Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać na konferencji prasowej inaugurującej otwarty konkurs na scenariusz filmowy, filmu dokumentalnego poświęconego historii euro, a dokładnie historii Europy w dochodzeniu do wspólnej waluty euro. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania Eurolandu. Departament Edukacji i Wydawnictw realizuje ten projekt i w ramach tego projektu poprosiliśmy Laboratorium Reportażu o współpracę w przeprowadzeniu konkursu i potem nadzór nad realizacją filmów edukacyjnych. Zaletą tego konkursu, jednym zdaniem tylko powiem, jest to, że scenariusze nie będą pisane, jak to się mówiło kiedyś, do szuflady, tylko że są również realne środki na realizację najlepszych scenariuszy, które zostaną nagrodzone w tym konkursie. Filmów ma być trzy. Po pierwsze, film, który byłby skierowany do młodzieży, głównie gimnazjalnej i licealnej, ponieważ jak wiadomo mamy w tych szkołach ponadpodstawowych lekcje przedsiębiorczości. Chodzi o to, żeby był bardzo dobry materiał pomocniczy, materiał naukowy do tego rodzaju lekcji. Po drugie, chcielibyśmy, aby pokłosiem tego konkursu był zrealizowany film dla ogółu społeczeństwa, niekoniecznie zorientowanego w ogóle w finansach, a w szczególności w finansach Eurolandu. Po trzecie, chcielibyśmy także, aby powstał film skierowany już do bardziej profesjonalnych środowisk, przede wszystkim do studentów ekonomii. Konkurs ma charakter otwarty i nie jest ograniczony, czy mają to być scenariusze filmów dokumentalne, mogą również być o charakterze fabularyzowanym i mogą być również filmy animowane. To są filmy edukacyjne, a nie promocyjne. To są filmy, które mają być pomocą naukową lub informacją dla ogółu społeczeństwa. W porozumieniu z organizacjami filmowymi czy scenariuszowymi także zamieściliśmy na stronach internetowych wiadomości. Mamy swoją stronę internetową. To jest www.konkurslab.pl. My zapewniliśmy całą stronę finansową, są bardzo poważne nagrody, bo po 30 tysięcy złotych za scenariusz, to jest bardzo przyzwoita nagroda. Nagrodą jest także sfinansowanie realizacji, bo przecież jest wiele konkursów na scenariusze, które się kończą na tym, że został scenariusz w szufladzie. Tutaj Narodowy Bank Polski zapewnia finansowanie. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, to już dzisiaj Państwa zapraszam, ale zaproszenia oczywiście roześlemy. 19 grudnia, krótko przed świętami, będzie uroczyste wręczenie nagród za najlepsze scenariusze.